No to cześć wszystkim na specjalnym spotkaniu Klubu Miłośników Fantastyki Sakita. Dzisiaj gościmy Pompatila z Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Tolkiena Truszyna Pyrlandii i Pompatil przeprowadzi dla nas spotkanie pod tytułem Mitologia nordycka w szeroko rozumianej kulturze. Prosiłbym wszystkich o wyciszenie i na razie głos będzie miał Pompatil, a po wszystkim będzie taka część pytań i odpowiedzi i sobie tam będzie można zadać pytania i posłuchać na odpowiedzi, które nam Pompatil tutaj na niektóre pytania już przygotował odpowiedź. Pompatilu, oddaję tobie głos. Dziękuję, witam was serdecznie. Postaram się nie zanudzać za bardzo. Jeżeli chodzi o kwestie pytań, tutaj mam kilka, aż się zdziwiłem, że 20 pytań zostało przesłanych tutaj do mnie. Na niektóre pytania będę odpowiadał w trakcie trwania prelekcji, na niektóre odpowiem, znaczy nie będę zachował żadnej kolejności, szczególnie ponieważ niektóre pytania odnoszą się do tematu, który jest bezpośrednio w poszczególnych slajdach, więc to będę starał się odpowiadać w miarę możliwości przy danym slajdzie. Na niektóre pytania odpowiem po wystąpieniu. No to myślę, że to tyle słowem wstępu. Teraz pozwolę sobie udostępnić ekran, żebyście widzieli to, co ja teraz będę chciał wam pokazać. Powiedzcie mi, czy widzicie slajdy? Widać te slajdy, czy nie widać? Widzimy. Dobra. Okej, no to zaczynamy w takim razie. Tak jak w temacie, mity skandynawskie w szeroko rozumianej kulturze. W swojej prezentacji nie będę... Będzie tak naprawdę, będzie ta mitologia będzie tłem. Bardziej mitologicznie to będę starał się odpowiadać tutaj na te pytania, które są, ponieważ pytania są bardzo mocno skierowane w stronę właśnie mitologii, więc to was interesowało, więc to na te pytania będę odpowiadał i to będzie ten aspekt mitologiczny. Oczywiście ta mitologia nordycka będzie się przewijać, bo nie da się mówić o wpływie kultury skandynawskiej na szeroko rozumianą popkulturę, że tak powiem, bez odniesienia do mitologii nordyckiej. Także zaczynamy. Pozwoliłem sobie podzielić tę prezentację na kilka części. Pierwsza część to będzie takie słowo wstępu, wyjaśnienia kilku kwestii związanych ze Skandynawami, z Wikingami. Potem będę opowiadał o tej właśnie mitologii nordyckiej w szeroko rozumianej kulturze i tam sobie podzieliłem na takie kategorie jak obraz, książki, komiksy, filmy, muzyka, rzeźby i na końcu będzie kilka ciekawostek. Po prostu pokażę wam kilka przykładów, tych przykładów będzie bardzo dużo, ale pokażę wam kilka wybranych przeze mnie przykładów, jak właśnie te mity wpływały na tą kulturę naszą, którą rozumiemy jako szeroko, jak rozumiemy naszą europejską i światową generalnie. Okej. Zacznijmy może od źródeł mitologii skandynawskiej. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o mitologię skandynawską, są dwa główne źródła. Edda poetycka, którą widzicie tutaj manuskrypt po lewej stronie i Edda prozaiczna Snorriego Sturlasona. To są dwa takie główne źródła mitologii skandynawskiej. Tak, więc wracając, są dwa źródła skandynawskiej mitologii. Po lewej stronie, tak jak powiedziałem, jest Edda poetycka, po prawej Edda prozaiczna. Jaka jest różnica między tymi dwoma tekstami? Ano taka, że Edda prozaiczna została spisana, znamy bezpośredniego autora Eddy prozaicznej, to jest Snorri Sturlason, albo Sturluson, w zależności od tłumaczenia, od semantyki. Natomiast Snorri Sturlason był historykiem islandzkim, który chciał zachować właśnie, chciał, aby zachowane zostały dawne opowieści, dawne tradycje islandzkie, bo Islandczycy, może nie wszyscy to wiedzą, Islandczycy wywodzą się bezpośrednio od Norwegów. To Norwegowie właśnie odkryli Islandię. I później, i tutaj w sumie mogę odpowiedzieć na pytanie, które zadał Kruszon, czy mitologia nordycka, jak przetrwała mitologia nordycka w tekście i w sumie to się wiąże z twoim drugim pytaniem, czy mitologia nordycka była niszczona przez Kościół w X wieku? Na to pytanie można odpowiedzieć i tak, i nie, ale to za chwilę. Różnica między Eddą poetycką a prozaiczną jest jeszcze taka, że Edda poetycka wywodzi się tak naprawdę z tradycji ustnej i zostały te opowieści najprawdopodobniej zebrane przez człowieka imieniem Semund Imfrodi.
To był bardzo mądry człowiek, którego nawet posądzano o jakieś praktyki czarnoksięskie. I on właśnie zebrał te wszystkie opowieści, bo pierwotnie opowieści nordyckie były, właśnie mity nordyckie były przekazywane drogą ustną, ponieważ Skandynawowie epoki Wikingów chociażby nie znali papieru albo pergaminu, żeby zapisywać te historie. I te historie były przekazywane ustnie, co też było takim, można powiedzieć, zawodem. Był taki skald, który chodził od wioski do wioski i powtarzał te wszystkie opowieści. No ale to jest taka mała dygresja. I generalnie Edda poetycka to jest zbiór pieśni, około 30, chyba 29 dokładnie, z czego 10 pieśni to są właśnie historie dotyczące bogów skandynawskich. Jest utwór otwierający Eddę poetycką, czyli Voluspa, czyli Przepowiednia Wieszczki. To opowiada właśnie o początkach, o pradziejach, o początkach powstania świata, o bogach, a także o Ragnaroku, o które tutaj też jest pytanie, zaraz na to pytanie odpowiem. Natomiast i kolejne pieśni dotyczą przygód poszczególnych bogów. Tam oczywiście jest między innymi poszukiwania Odyna, mądrości przez Odyna, czy chociażby historia o Baldurze na przykład się też pojawia. Albo też, ale to, że jest dodawana była troszeczkę później. No i oczywiście przygody Thora, no bo Thor ma najwięcej przygód, jeżeli chodzi o mitologię nordycką, więc to. I to są te pieśni o bogach. Te 10 pieśni to są pieśni o bogach. Następne 19 pieśni dotyczy już bohaterów. I tam między innymi mamy takich bohaterów jak Sigurd, Volsung, czy w ogóle jest tutaj w pieśniach przedstawiona saga rodu Volsungów. I teraz tak, jeżeli chodzi o natomiast Edda prozaiczna, no to tak jak powiedziałem, Snorri Sturlason nie chciał, aby te opowieści przepadły w momencie, kiedy chrześcijaństwo się rozwijało na Islandii. Nie chciał, żeby te opowieści przepadły. Postanowił je spisać. Spisał swój traktat, który był znany jako Edda, a później został nazwany Eddą Młodszą. Dlaczego młodszą? Ano dlatego, że tak jak powiedziałem, Eddę poetycką najprawdopodobniej zebrał Semund Imfrodi. On żył w latach, pozwolę sobie sięgnąć po notatkę. On żył w latach 1056 do 1133. Natomiast sam manuskrypt, który jest znany jako Codex Regius, powstał gdzieś w XIII wieku i został odnaleziony w XVII wieku, w 1643, przez biskupa islandzkiego Brjulfra, przepraszam. Tenże biskup znalazł w kościele ukryty manuskrypt. Stwierdził, że tekst bardzo mu przypomina właśnie traktat Snorriego Sturlasona i musi to być Edda starsza, czyli Edda poetycka. I dzięki temu właśnie tak też właśnie ta Edda poetycka przetrwała, ten manuskrypt przetrwał do naszych czasów. On dzisiaj aktualnie jest w muzeum w Uppsali w Szwecji, jeżeli dobrze pamiętam. No i Snorri Sturlason, tak jak powiedziałem, chciał, żeby te opowieści przetrwały. I jego Edda prozaiczna, bo jeszcze jest taka różnica, że właśnie Edda poetycka jest pisana poezją. To jest poezja. To jest piękna poezja pisana wierszem aliteracyjnym. Natomiast Edda prozaiczna, jak sama nazwa wskazuje, jest już pisana bardziej prozą. Tam są przeplatane oczywiście jakieś też pieśni, też są wierszowane pieśni, no bo to jest taka bardzo skandynawska tradycja, właśnie używanie tej poezji skaldycznej, czyli właśnie tym wierszem aliteracyjnym między innymi. Wierszem aliteracyjnym był jeszcze spisany oczywiście między innymi Beowulf. I w ogóle też dużo, dużo tekstów staroangielskich było pisanych właśnie wierszem tym aliteracyjnym. Tak, i jeżeli chodzi o Eddę prozaiczną, Edda prozaiczna to jest taki, można powiedzieć, przewodnik po mitologii nordyckiej. Tam są wyjaśniane cechy poszczególnych bogów, kim są poszczególni bogowie, czym się zajmowali. I ta Edda prozaiczna jest również podzielona na trzy części. Tam mamy właśnie tą kwestię tych bogów. Tutaj autor wyjaśnia symbolikę, wyjaśnia znaczenie i zachowania poszczególnych bogów, a także wyjaśnia poszczególne mity. Jest jeszcze taka część, która dotyczy języka poezji, czyli jest taki jakby poradnik, jak
mówić, jak mówić poezją, jak mówić właśnie tą poezją skaldyczną. To jest właśnie Edda prozaiczna i tak jak powiedziałem, te dwa teksty są takim głównym źródłem mitologii skandynawskiej, z której korzystali późniejsi twórcy sag skandynawskich i reszty tekstów. Pozostałymi źródłami, które traktują o mitologii skandynawskiej, są oczywiście sagi skandynawskie, ich jest masa, więc nie będę wymieniał każdej, bo jest ich naprawdę bardzo dużo. Większość z nich pochodzi z Islandii, zostały spisane, w większości zostały spisane w XIII wieku. Jedną z najsłynniejszych sag jest saga o Winlandii, ale to o tym jeszcze powiem później. Saga o Egilu, Skallagrimsonie. Egil Skallagrimson to był jeden z największych skaldów swoich czasów. No i tutaj kolejne źródło, które widzicie, to jest Gesta Danorum, duńskiego historyka, Saxo Grammaticusa. I różnica między Saxo Grammaticusem a Snorrim Sturlasonem jest taka, że Saxo Grammaticus podszedł do kwestii mitologii skandynawskiej w bardzo chrześcijański sposób. W sensie w swoim tekście trochę mam wrażenie, jak to czytam, trochę mam wrażenie, że podszedł do tego trochę prześmiewczo, trochę tak z takim przekąsem, ale z racji tego, że to była też część tradycji Danii, no to musiał o tym wspomnieć w swoim tekście. Natomiast Snorri Sturlason wręcz przeciwnie pokazał to piękno tej poezji skaldycznej, pokazał piękno tych mitów, tych opowieści starych, które opowiadano z dziada, pradziada przy ognisku, prawda, w zimowe wieczory. Więc Snorri Sturlason podszedł zupełnie inaczej do tych tekstów. Tak, i tutaj wspomniałem, że w Voluspie jest mowa o Ragnaroku. I tutaj, Kruszon, pytałeś, czy jest po Ragnaroku, czy jest przed. Ciężko to jednoznacznie stwierdzić, ponieważ wieszczka mówi, że będzie Ragnarok. Opisuje, jak ten Ragnarok będzie wyglądał, co tam się będzie działo. Nie wiemy, czy ten Ragnarok już był, czy dopiero ma nastąpić. Ciężko to jednoznacznie stwierdzić. Być może tutaj to jest jakaś symbolika, że tym Ragnarokiem to mogło być przejście. Tak sobie oczywiście gdybam, to nie jest żadne fakty. Być może właśnie takim Ragnarokiem było zakończenie tej ery tych rdzennych wierzeń w Skandynawii na rzecz chrześcijaństwa. Czy tak było? Nie wiem. Natomiast pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego pytania, czy mitologia nordycka była niszczona przez Kościół w X wieku? I tak, i nie. To można tak odpowiedzieć w takim stylu, ponieważ generalnie Skandynawowie bardzo szybko przechodzili na chrześcijaństwo, ale i część faktycznie jest takich odnotowanych przypadków, gdzie tutaj stare wierzenia były rugowane mieczem i ogniem dosłownie. I takim przykładem na przykład osoby, która wcześniej była poganinem, a potem stała się chrześcijaninem i zaczęła właśnie mieczem i ogniem nawracać swoich pobratymców, to był oczywiście król Olaf Tryggvason, który przyjął chrześcijaństwo w Anglii, a potem w Norwegii no, zaczął narzucać to chrześcijaństwo. No i właśnie tak jak powiedziałem, no, narzucał mieczem i ogniem. Najbardziej oporni wobec przyjęcia chrześcijaństwa byli Islandczycy, którzy no nie chcieli tej tradycji swojej starej zaprzedać, że tak powiem. No i długo się opierali. Nawet król Olaf wysłał do Islandii swojego przedstawiciela, który miał nawrócić Islandczyków, ale z racji tego, że paru mu tam urągało, no to wziął ich, wymordował, a potem wrócił do Norwegii i stwierdził, że ci Islandczycy są krnąbrni i w ogóle z nimi nie ma co dyskutować. Islandczycy generalnie przyjęli chrześcijaństwo gdzieś tak w 1000 roku na Altingu, czyli na tak zwanym Wielkim Wiecu. Wtedy stwierdzono ostatecznie, że można przyjąć, ale nie były zakazane stare obyczaje. Znaczy inaczej, oficjalnie nie były zakazane. Albo inaczej, oficjalnie było tak, że jakby wszyscy są chrześcijanami, ale jeżeli ktoś praktykuje stare obyczaje, stare rytuały, może to robić, ale tylko w sytuacji, gdy nikt tego nie widzi, można powiedzieć, czyli w ukryciu, no, będzie surowo ukarany, jeżeli ktoś go na tym przyłapie. Czyli mówiąc krótko, dali taką możliwość, że Islandczycy mogli sobie praktykować wierzenia swoich ojców, dziadów itd., itd. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy Kościół niszczył, tak jak powiedziałem, no w niektórych momentach tak, ale
Jeżeli chodzi o... można powiedzieć to jeszcze w inny sposób. Jakby mnisi, którzy nawracali Skandynawów, jak to kiedyś powiedziała, jak rozmawiałem kiedyś z Nito, powiedziała to kiedyś Nito właśnie, że mnisi, którzy nawracali Skandynawów, byli troszeczkę z innej szkoły niż ci, którzy nawracali chociażby Słowian. Generalnie mnisi byli bardzo ciekawi kultury skandynawskiej i tych starych obyczajów, starych tradycji. I to właśnie można powiedzieć w dużej mierze dzięki mnichom te opowieści też przetrwały, ponieważ mnisi zaczęli je spisywać. Bo tak jak powiedziałem, Skandynawowie epoki wikingów niespecjalnie znali papier czy pergamin, ale to za chwilę powiem co dalej. I teraz właśnie, jak przetrwała ta mitologia nordycka w tekście? Tak, no, dzięki tym mnichom, którzy te teksty spisywali, którzy byli zafascynowani tą mitologią, bardzo im się podobała. No i właśnie też dzięki takim ludziom jak Snorri Sturlason, który stwierdził, który wyznawał taką zasadę, że te dawne tradycje, te dawne obyczaje, są tak te historie są tak wspaniałe, że nie mogą pójść w zapomnienie. One muszą przetrwać. I dzięki takim ludziom właśnie jak Snorri Sturlason, no mamy dzisiaj mitologię nordycką taką, jaką ją znamy. Okej. Trochę się rozgadałem przy tym pierwszym slajdzie. Jedziemy dalej. Wiking, czyli kto? No właśnie. Tutaj trzeba wyjaśnić tę kwestię, ponieważ dla wielu osób wikingowie to jest jakaś grupa społeczna, grupa etniczna. Jest to błąd, który jest powielany w wielu produkcjach filmowych, serialowych. Też wielu autorów pisze w taki sposób dziwny, traktując wikingów jako społeczność, jako grupę etniczną. To jest nic bardziej mylnego, ponieważ w czasach wikingów Skandynawowie, bo tak trzeba użyć sformułowania, wiedzieli, kim są. W sensie oni wiedzieli, że są albo Norwegami, albo Duńczykami, albo Szwedami, czy później Islandczykami. Oni siebie tak właśnie nazywali. Natomiast wiking pochodzi od słowa wik, czyli staronordyckiego słowa wik, czyli zatoka, osada portowa ewentualnie, i oznaczało generalnie słowo wikingr, właściwie, bo tak trzeba to zaakcentować, oznaczało wyprawę zamorską o charakterze, i uwaga, albo łupieszczym, albo handlowym. Czyli mówiąc krótko, wiking nie był grupą etniczną, nie był jakby przedstawicielem jakiejś grupy etnicznej, tylko to był zawód, to była profesja. Mówiąc inaczej, wiking to był taki pirat, byśmy powiedzieli, że to był taki pirat właśnie ze średniowiecza. No, ale niestety wielu autorów, wielu twórców cały czas popełnia ten sam błąd, zwłaszcza pisząc wiking z dużej litery, i to nie jako początek zdania, tylko w środku zdania, pisząc wiking z dużej litery, traktując tym samym jak tego wikinga jako jakąś odrębną nację, co jest totalną, za przeproszeniem, bzdurą, ponieważ wikingowie to byli piraci. Mówiąc inaczej, nie każdy Skandynaw był wikingiem i nie każdy wiking był Skandynawem. Skandynawowie byli głównie rolnikami, byli farmerami, byli rzemieślnikami, byli wojownikami. Oczywiście też mieli świetnych wojowników i to też charakteryzowało właśnie ich wypady, że tak powiem, wojenne, bo charakteryzowało się tym, że byli bardzo skuteczni w swoich walkach. A co ich napędzało do tej walki? Ano to, że właśnie śmierć w polu walki. Na polu walki z mieczem w ręku najlepiej. To było coś, co napędzało właśnie tych wojowników z północy, ponieważ oni wierzyli, że ten, który polegnie w boju, trafi do Valhalla. Czyli mówiąc inaczej, Valhalla, czyli to jest hala poległych właściwie, która znajduje się w Asgardzie, jest halą Odyna, Wszechojca oczywiście, i tutaj Wikingowie po prostu wierzyli, czy wikingowie, Skandynawowie, którzy brali udział w różnych bitwach, wierzyli po prostu, że nagrodą za śmierć w boju będzie właśnie dostanie się do Valhalla, ponieważ do Valhalla Odyn zabierał wybranych przez siebie wojowników, których naznaczył swoją włócznią na polu walki, i tych poległych wojowników zabierały walkirie, czyli dziewicze, córy Odyna, zabierały ich do Valhalla, a połowę z nich tak naprawdę zabierali do siedziby bogini Freji, która miała ten przywilej, że właśnie mogła zabrać połowę wojowników do swojej siedziby Folkvangr. No a to. Natomiast
tak jak mówię, Wiking to nie jest nacja, Wiking to jest rozbójnik, to jest właśnie taki ten, który wyprawia się za morze, ten, który się wyprawia na wyprawę. I tak jak powiedziałem, iść na Wiking nie oznacza tylko iść na grabież, ale też właśnie wyprawę handlową. Było kilka takich wielkich osad handlowych, byśmy powiedzieli wikińskich, okej, możemy się tego słowa trzymać. W basenie Morza Bałtyckiego był Jomsborg, była Birka w Szwecji i było Truso, niedaleko dzisiejszego Elbląga. Natomiast w Danii oczywiście było Hedeby. To był taki ośrodek handlowy. No ale jakby to powiedzieć, wikingowie nie ruszali tylko, nie zamykali się tylko na basen Morza Bałtyckiego, handlowali i grabili też inne terytoria. Także, żeby było jasne, nie każdy Skandynaw był wikingiem, nie każdy wiking był Skandynawem. To daje też, na przykład Słowianie mieli swoich chąśników, to jest taki odpowiednik, słowiański odpowiednik wikingów właśnie, nie? To oni też tam pływali sobie, tylko że są dwie, tutaj historycy może się później wypowiedzą, są dwie różne teorie, czy chąśnicy byli jeszcze w czasach epoki wikingów, czy już po. Dużo się mówi, że właśnie bardziej XII wiek, chociażby wyprawa słynna na Konunga Hele księcia Racibora, jeżeli dobrze pamiętam. Ale nie o tym jest mowa, nie wchodźmy w taką dygresję. Także mam nadzieję, że nie będzie już to popełniane, ten błąd, traktowanie wszystkich ludzi z północy jako wikingów, bo dzisiaj się to tak właśnie przyjęło, że jak słyszymy, że ktoś jest ze Szwecji albo z Norwegii, to mówimy, że jest wikingiem. Nie jest. Na wielu grupach, że tak powiem, o charakterze właśnie pogańskim, czy też właśnie wierzeń Asatru, wielu jest niestety takich ludzi, którzy mówią o sobie, że są wikingami. No nie są wikingami, bo nie idą na wiking, czyli nie idą na wyprawę ani łupieszczą, ani na wyprawę handlową, to nie są wikingami tak naprawdę. To, żeby było jasne. Mity o wikingach. Oczywiście, jeżeli chodzi o tych wspaniałych rozbójników, narosło wokół nich bardzo dużo mitów. Powiem tylko o kilku, ponieważ mówię, ich jest bardzo dużo i szkoda czasu na wszystkie te mity. Opowiem o tych najsłynniejszych mitach. Jak widzicie, ten tutaj gentleman na zdjęciu to jest kadr z filmu Stara Baśń, to jest Jarl, nie pamiętam jak on się tam nazywał, chyba Sigwald. I właśnie, pierwszy mit o wikingach, że mieli rogi na hełmach. To jest bzdura. Właściwie skąd to się wzięło? Skąd się wziął te rogi? Znaleziska archeologiczne z właśnie epoki wikingów nie wykazały, że na hełmach były rogi. Nie, to jest, więc skąd się wzięły te rogi? Ano to, że gdy klasztory były atakowane, no bo to był najłatwiejszy cel tak naprawdę, gdy klasztory były atakowane przez właśnie wikingów, to mnisi jakby opisywali ich później jako diabelskich. No a jak diabelskich, no to musieli mieć rogi. Przy czym nie pamiętam, czy to było gdzieś odnotowane, że ktoś może użył sformułowania, że mieli te rogi, czy nie, ale samo określenie, że diabelscy wojownicy, którzy tam przypłynęli z burzą i tak dalej, tak jak wiecie, narosły takie właśnie opisy dziwne i to może w jakimś stopniu wpłynęło na te rogi, które potem były dodawane, ale tak naprawdę rogi najprawdopodobniej zostały po raz pierwszy dodane do tych hełmów przez Karla Emila Deplera, rysownika, malarza, ale też jakby człowieka odpowiedzialnego za inscenizację i za stroje do opery wagnerowskiej w XIX wieku. I on sobie wpadł na taki pomysł, że w sumie będą wyglądać ci wikingowie, będą wyglądać super, jak będą mieli te rogi na tych hełmach. Najprawdopodobniej właśnie Karl Emil Deppler jest odpowiedzialny za te rogi, ponieważ on właśnie w tych strojach przygotowanych na potrzeby wagnerowskiej opery przyzrobił te hełmy takie właśnie z rogami. I potem już wielu twórców, wielu artystów właśnie powielało ten wizerunek wikinga z rogami, co
No te rogi tak naprawdę nie były praktyczne, bo chyba że się z nich piło miód pitny, to wtedy faktycznie może mogłyby być praktyczne, ale samo ich przyczepienie na ten hełm, no nie były praktyczne i na pewno z tego co wiemy, dzięki archeologom, takich rogów, takich hełmów z rogami nigdy nie znaleziono. Ta kolejny mit, że wikingowie czy też nienawidzili chrześcijan, że atakowali chrześcijan, bo ich nienawidzili. To jest też nie do końca prawda, ponieważ jakby, znaczy no, być może jacyś byli, którzy mieli jakieś personalne, negatywne doświadczenia z chrześcijanami, ale zasadniczo to nie tak. Wikingowie atakowali różnych osobników, nie tylko chrześcijan, atakowali też, plądrowali też, prawda, Saracenów w Portugalii, w Hiszpanii, płynęli basen Morza Śródziemnego, atakowali Bizancjum, Francuzów, Frankonów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wszyscy byli chrześcijanami, którzy byli atakowani przez wikingów. Skąd to się wzięło? No, wzięło się z tego, że faktycznie pierwsze napady wikińskie to były właśnie na klasztory. A no dlaczego na klasztory? Dlatego, że to był najłatwiejszy cel, ponieważ one nie były wtedy strzeżone. Mnisi nie stawiali praktycznie żadnego oporu, a więc łatwo było przedostać się do takiego miejsca, przepłynąć to morze, dostać się do tego klasztoru, zabrać kosztowności, no mnichów, no wiadomo, wyciąć, ewentualnie wziąć w niewolę i sprzedać ich później na jakimś targu, w jakiejś osadzie właśnie handlowej. Ale to nie miało nic wspólnego z tym, że oni czuli jakąś szczególną niechęć do chrześcijan. Zwłaszcza, że tak naprawdę Skandynawowie, część szybko przechodzi na chrześcijaństwo, władcy skandynawscy szybko przechodzi na chrześcijaństwo, zwłaszcza Duńczycy, chociażby Harald chyba Sinozęby był jednym z pierwszych, który przyjął chrześcijaństwo, jeżeli dobrze pamiętam. No i wspomniany wcześniej Olaf Tryggvason, który przecież wywodził się z tej tradycji właśnie rdzennej, pogańskiej, no ale przeszedł na chrześcijaństwo w Anglii, jak był. Generalnie dla wikingów, przepraszam, widzicie, sam czasami się zapętlę i powiem zamiennie, zastosuję wikingi i Skandynaw. Dla Skandynawów przyjęcie wiary chrześcijańskiej było takim, w tym wczesnym etapie tak naprawdę było takim dodaniem kolejnego boga do swojego panteonu. Oni wyznawali wielobóstwo i dla nich w sumie przyjęcie kolejnego boga do swojego panteonu nie było jakimś problemem szczególnym. To jest tak przedstawiane, że niestety to jest też błąd, który pokazuje seriale, na przykład serial Wikingowie z History Channel pokazuje właśnie tych wikingów jako nienawidzących chrześcijan, którzy będą ich atakować, bo ich tam nienawidzą. To jest bardzo mocno uproszczone. Tak nie do końca było. Mówię, Skandynawowie przyjmowali chrześcijaństwo, jak wszystkie inne ludy, nie stawiali jakichś takich wielkich oporów, no poza Islandczykami, którzy najpóźniej przyjęli chrześcijaństwo. No ale jakby w tym wstępnym, w tych pierwszych etapach to chrześcijaństwo nie było jakąś czymś, znaczy ten Bóg chrześcijański nie był jakimś czymś specjalnym. On na początku nie wyparł tych starych bogów, no bo był włączony przez wielu skandynawów, był dołączany do panteonu skandynawskich bogów. Co jeszcze? Aha, i gdzieś czytałem, tylko nie pamiętam gdzie, muszę poszukać tego linku, że nawet była jakaś taka dyspozycja wydana przez papieża chyba, albo legata papieskiego, że ma jakby wprowadzać chrześcijaństwo, że mnisi mają wprowadzać chrześcijaństwo w taki sposób, żeby pasowało do obrzędów, żeby dopasować jakby chrześcijańskie obrzędy do obrzędów skandynawskich, czyli właśnie tam te wszystkie takie związane ze świętami i tego typu klimaty. Nie pamiętam, gdzie to przeczytałem, gdzieś na jakiejś bardzo fajnej stronce, której autorzy się naprawdę mega znali na wikingach. Nie zapisałem sobie niestety, ale no, jest gdzieś taki zapis, natomiast tak jak mówię, no to nie było tak, że nienawidzili tych chrześcijan. To jest bardzo wielkie uproszczenie. Byli niepiśmienni. To jest kolejny mit. Tak jak powiedziałem, oczywiście oni nie znali, Skandynawowie w tej epoce nie znali, albo nawet wcześniej nie znali pergaminu ani papieru, ale to nie oznacza, że byli niepiśmienni.
oni byli piśmienni, mieli swój własny alfabet, który zwany był runami. To jest, generalnie runy są germańskim alfabetem, alfabetem fonetycznym i runy był taki podział na futar. Ten alfabet nazywał się futarkiem, a nazywał się futarkiem od nazw pierwszych run w alfabecie właśnie runicznym. I był starszy futark i był młodszy futark. Młodszy futark był stosowany właśnie w epoce Wikingów. Później ten futark ewoluował w anglosaski futorg, którym między innymi pisał Tolkien swoją mapę w Hobbicie, ale o tym jeszcze będę mówił. Tak, więc oni mieli swój alfabet. Te runy miały taki kanciasty wygląd, co pozwalało, że mogli te runy ryć, bo oni rytowali runy generalnie właśnie w metalu, w kamieniu, w drewnie, w kości. I runy służyły do zapisywania krótkich wiadomości, między innymi na przykład na kamieniach runicznych, których jest cała masa w Skandynawii, zapisywano, bo kamień runiczny to jest kamień, który kładzono zmarłemu krewnemu. I na tychże właśnie kamieniach runicznych najpierw rytowano, a potem malowano specjalnym barwnikiem napisy runiczne, które mówiły, że ten głaz postawił ten i ten, temu i temu, który zmarł albo poległ tam i tam. Krótka wiadomość, ale wiadomo, o co chodziło. I niektóre kamienie runiczne zawierały też inskrypcję głoszącą, że niech Thor pobłogosławi te runy. Jest kilka takich przykładów, gdzie jest napisane, gdzie jest wyryty właśnie ten napis, niech Thor pobłogosławi te runy. Więc to jest pismo Skandynawów, tak jak powiedziałem, runy. Runy to jest alfabet fonetyczny, więc w wielu przypadkach tak naprawdę dana runa to był dźwięk. I w przypadku starszego futarku, no to tam było 24 znaki, w przypadku młodszego futarku to było ich 16, a z kolei anglosaski futork ma ich chyba 32, jeżeli dobrze pamiętam. Także Skandynawowie nie byli niepiśmienni, bo oni pozostawili po sobie właśnie piękne zapisy runiczne. Te runy też służyły do zapisywania na przykład informacji, jeżeli rytowane były na przykład na mieczu, do kogo ten miecz należy. Nieokrzesane brudasy. No tak, jest taki mit, że ci brutalni wojownicy z północy to byli takie brudasy, że w ogóle tam tylko by pili miód i w ogóle by się nie kąpali. Otóż to jest też nieprawda, ponieważ co najmniej raz w tygodniu się kąpali. I to wiemy chociażby z tego, że staronordycka nazwa soboty to jest Laugadagr i to słowo oznacza dzień gorącej kąpieli. A zatem Wikingowie najprawdopodobniej raz w tygodniu brali gorącą kąpiel. Przy czym dodatkowo też dbali też ogólnie o swój wygląd, tam rozczesywali sobie brody i tak dalej, żeby to nawet jest powiedziane właśnie w Eddzie Poetyckiej, żeby jechać na Ting, czyli na ten wiec, to musi być mąż musi być dobrze ubrany, nie? Nie muszą być bardzo, bardzo strojne te portki, ale muszą być. Musi być jakoś elegancki, w miarę wyglądać. I wiecie, musieli też, skoro chcieli zdobywać niewieście serca, no to musieli jakoś wyglądać. No nie mogli podjechać do takiej panny gdzieś w jakiejś odległej Anglii i tam śmierdzieć, prawda? Musieli jakoś wyglądać, więc raczej nie byli nieokrzesanymi brudasami. A też to, że nie... O, i tutaj kolejny mit. Tylko im wojaczka w głowie. Nie. To jest też bzdura, ponieważ oni się nie parali tylko wojaczką. Tak jak powiedziałem, Skandynawowie byli rolnikami, byli rzemieślnikami, potrafili... No i poetami, bo było przecież Skaldowie, prawda? Więc tworzyli poezję. Jest nawet taka legenda, że Ragnar Lodbrok w momencie, kiedy ginął w dole pełnym węży, napisał, wygłosił, bo nie napisał, tylko wygłosił poezję. To jest taka legenda dotycząca właśnie Ragnara Lodbroka. To się nazywa dokładnie Snake Pit Poetry i nawet jest piosenka na ten temat. O tym będzie jeszcze później. Także oni się nie zajmowali tylko wojaczką. Zwłaszcza, że wyprawy wikingskie
miały też charakter osadniczy. Oni byli odkrywcami, szukali nowych miejsc do założenia osady. I tu przejdziemy do kolejnego slajdu. Ozdoby, poezja, odkrycia. Tak, tu po lewej stronie widzicie właśnie taki jeden z takich przykładów takiego klasycznego północnego zdobnictwa. Oni zdobili miecze, zdobili okręty, tarcze, wisiorki robili właśnie z różnymi ozdobami i to wzornictwo przetrwało do naszych czasów i jest dzisiaj wykorzystywane przez wielu też współczesnych rzemieślników właśnie, ponieważ jak widzicie, te ozdoby naprawdę wyglądają bardzo, bardzo ładnie i czy człowiek, który byłby jakimś, nie wiem, pozbawionym jakiejś nie wiem, powiedzmy wrażliwości estetycznej, zrobiłby coś takiego? Nie sądzę. O poezji już mówiłem, więc tam była właśnie byli skaldowie, którzy wędrowali od osady do osady i opowiadali historię. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ oni ćwiczyli tym samym pamięć, opowiadając te same opowieści w każdej różnej osadzie, dzięki czemu właśnie tą pamięć sobie ćwiczyli, przez to te opowieści są w miarę spójne. Nie ma wielkich sprzeczności. Jak czytamy poezję skaldyczną, jak czytamy różne sagi czy coś, to nie ma jakiejś takiej wielkiej sprzeczności. Odkrycia. To byli odkrywcy, jak najbardziej to byli wielcy odkrywcy. I tutaj macie na zdjęciu chociażby przykład Leifa Erikssona. To był Islandczyk z pochodzenia, ale też mieszkał razem ze swoją rodziną. Przeniósł się z Islandii na Grenlandię, która była odkryta nieco wcześniej. I generalnie Leif Erikson żył w takich bardzo ciekawych czasach, ponieważ usłyszał historię pewnego człowieka z imieniem Bjarni, który wypłynął na zachód i widział jakiś ląd, tylko że Bjarni nie zszedł na ten ląd. On po prostu płynął wzdłuż linii brzegowej, myśląc, że dotarł do Islandii, a to był zupełnie inny ląd. I Leif Erikson wziął kilka łodzi, załogantów i ruszył we wskazanym przez Bjarniego kierunku. Dotarł do miejsca, które było bardzo skalne, bardzo kamieniste i nazwał tą ziemię Helulandem. Dalej ruszył dalej w głąb, na dalszą część wyprawy, dotarł do kraju, gdzie było dużo lasów. I to te miejsce Markland. Później, jak już weszli w głąb tej krainy, jeden z jego załogantów, Niemiec, znalazł pęki winogron, krzaki winogron i powiedział o tym Leifowi, a Leif stwierdził, że to nazwiemy ten kraj Winlandią. I gdzie dotarł Leif Erikson? Najprawdopodobniej dotarł do Ameryki Północnej, konkretnie do Kanady. I to jest ciekawe, ponieważ i ostatnie też badania archeologiczne wykazały, że właśnie wikingowie dotarli do Ameryki na prawie 500 lat przed Krzysztofem Kolumbem. I to jest taka ciekawostka związana z Leifem Erikssonem. Tenże Leif Erikson ma swój własny dzień w Stanach Zjednoczonych. 9 października jest nazwany dniem Leifa Erikssona, jako właśnie tego, który tę Amerykę tak naprawdę odkrył. I możemy tutaj śmiało powiedzieć, że Leif Erikson był pierwszym Europejczykiem, który postawił swoją stopę w Ameryce Północnej.